W poprzednim odcinku Karol chciał robić pompki, ale mu to nie wychodziło, to postanowił robić przysiady. I znowu tutaj konsultacja z mojej strony. Chciałbym, żeby Karol najpierw mi pokazał ten przysiad, zanim zadam mu go jako zadanie domowe, bądź też ćwiczenie, które uzupełniające, które wyciszy jego układ nerwowy, nie będzie taki pobudzony, będzie mógł wykonywać jakieś ćwiczenia, bo na razie zabroniłem mu grania w piłkę nożną. Karol, proszę, pokaż przysiady. I tutaj popatrzcie, istotną rzeczą, którym jako pierwszą uczepiłbym się, to jest to, że Karol podczas przysiadu zaczął od przodopochylenia tłowia względem miednicy. Przysiad nie jest ćwiczeniem kręgosłupa. Obróć się, Karol, tyłem i teraz zrób ten sam przysiad jeszcze raz. Ja będę chciał pokazać, co się dzieje i teraz idź do wyprostu. I zobaczcie, znowu Karol, powrót z przysiadu zaczyna od wyprostu kręgosłupa, używając mięśni grzbietu, które wcześniej zgłaszał, że były przeciążone i były obolałe. Obróć się, Karol. Jak już na jednym z moich filmików wspominałem, kończyna dolna ma swoją oś przebiegającą od kolca biodrowego przedniego górnego przez środek kolana na drugą kość śródstopia. Więc chciałbym, żeby podczas przysiadu ta linia tej osi była zachowana. Dlatego bardzo istotne jest to, żeby zaczynając przysiady mieć do dyspozycji duże lustro i widzieć to, co dzieje się z naszą kończyną. Karol, proszę, spróbuj schodzić do przysiadu, utrzymując wirtualną oś, która przebiega tutaj, sznureczek przebiega tu i spada na drugą kość śródstopia. Proszę uprzejmie. I zobaczcie, co się dzieje. Karola kolana chodzą na boki, co świadczy o tym, że lekko niestabilne kolana. Tutaj mamy do czynienia z lekką niestabilnością kolan. Absolutnie niedopuszczalne jest, żeby podczas przysiadu, spróbuj, Karol, robić przysiad, kolana schodziły się w ten sposób, bądź też bez zmiany ustawienia kończyn kolana rozchodziły się w ten sposób. Jeżeli wykonanie prawidłowego przysiadu i utrzymanie kończyn w osi w tym ułożeniu jest dla nas niemożliwe, potrzebujemy dać nogi trochę szerzej i trochę do zewnątrz, to istotne jest, żeby w momencie, kiedy wykonujemy przysiad, środek rzepki i ta linia oś, o której mówiłem, kolec, środek, drugi palec, znowu były linią, zachować tą linię. Czyli próbujemy schodzić w przysiadzie, utrzymując przed lustrem środek kolana nad drugim palcem, absolutnie pilnując tutaj to, co się dzieje z plecami. Za dużo, Karol, się pochyliłeś, schodzisz w dół. I tutaj kończyłbym Twoją przygodę z przysiadem. Oczywiście wiem, że Cię to nie satysfakcjonuje, ale tak jak mówiliśmy to w którymś z naszych odcinków, jeżeli będziesz pracował nad jakością i nad właściwym wykonaniem tego przysiadu, to gdzieś około 3 miesiącach będziesz czuł ewidentną zmianę i poprawienie jakości tego przysiadu. Będziesz schodził coraz głębiej w przysiadzie i będziesz go wykonywał bezpiecznie dla własnego ciała, nie obciążając przede wszystkim kolan, przede wszystkim grzbietu. Jeżeli pacjent nie potrafi wykonać niskiego przysiadu i odrywa pięty, to nie jest rozwiązaniem podkładanie pod pięty klina. Nie. Pacjent ma tak długo trenować i tak długo się uczyć, aż będzie w stanie zejść nisko i będzie w stanie rozciągnąć mięśnie tylnej grupy łydki do tego stopnia, żeby to wykonać. Odciążanie tego przez podkładanie klina z punktu patrzenia fizjoterapii nie jest dobre.